Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci. I tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto słowo Pańskie. W dzisiejszej Ewangelii, jak słyszeliśmy, przychodzą do Jezusa saduceusze. To jedna, można by powiedzieć, z żydowskich frakcji, takich ugrupowań, stronnictw. Judaizm w tamtych czasach nie był monolitem. I dowiadujemy się z Ewangelii, że są faryzeusze, chyba najbardziej nam znani, czyli znawcy pisma, rygorystyczni nauczyciele prawa, tak rygorystyczni, że nawet swoje prawa byli w stanie tworzyć. Są zeloci, czyli gorliwcy, walczący o wolność Izraela, walczący w sensie, w sposób dosłowny. Dzisiaj moglibyśmy ich nazwać powstańcami, może niektórzy powiedzieliby, że to terroryści. Są przeciwnicy Heroda, którzy właśnie dokonują zamachów, jakichś zamieszek na mieście. Po drugiej stronie są zwolennicy Heroda, czyli tacy, którzy kolaborują z władzą. I są wreszcie saduceusze, czyli arystokracja żydowska, w większości kapłani, ale także ludzie bogaci, którzy, jak słyszymy, nie uznają zmartwychwstania. Dodać trzeba do tego, że te wszystkie stronnictwa, trochę jak u nas w kraju, nie przepadają za sobą, możemy się domyśleć. Faryzeusze i saduceusze nie lubili się do tego stopnia, że w Dziejach Apostolskich jest taka wzmianka o sądzie, który się odbywał nad świętym Pawłem. Święty Paweł był faryzeuszem i na tym sądzie wstaje i mówi, że wszyscy tutaj zebrali się i chcą go sądzić z tego powodu, że wierzy w zmartwychwstanie, jak wszyscy faryzeusze. No i po tych słowach właściwie rozpoczęła się kłótnia, już nikt się Pawłem nie zajmował, tylko saduceusze skoczyli sobie do gardła z faryzeuszami, zaczęli się kłócić, kto tutaj ma rację, a święty Paweł po prostu został wyprowadzony z tych sali obrad. Ale to taka dygresja. Wracamy do tej dzisiejszej sceny. Saduceusze zastawiają pułapkę, bo tak możemy nazwać tę rozmowę. To właściwie nie jest rozmowa oczywiście, to pytanie ma na celu pogrążyć Jezusa. Sytuacja jest oczywiście dość absurdalna, siedmiu braci. Taka historia troszeczkę jak z pogranicza bajki, tak, jakieś przypowieści. I czasami może mamy właśnie takie rozmowy, czy widzieliśmy takie rozmowy, czy byliśmy świadkami, a może nie daj Boże sami przeprowadzaliśmy takie rozmowy, które nie mają na celu ustalenia prawdy, dojścia do porozumienia, ale zaczynają się po to, aby pogrążyć adwersarza. I
to właściwie ta rozmowa tak właściwie miała dzisiaj przebiegać, że Jezus nie będzie wiedział, co odpowiedzieć, no i ta Jego nauka o zmartwychwstaniu zostanie poddana wątpliwość. Z takich pułapek oczywiście trzeba wychodzić, a nie daj Boże samemu takie zastawiać, bo jest to nieuczciwe i nie traktujemy wtedy drugiej osoby z miłością i należytym szacunkiem. Zadajmy sobie więc pytanie, dlaczego taką pułapkę stawiają saduceusze? Czemu nie wierzą w zmartwychwstanie? Tutaj pewnie odpowiedzi jest kilka, ale na pewno jedną z nich jest to, że saduceusze byli raczej bogaci, powiedziałem, ustawieni życiowo. Rzymska niewola nawet im za bardzo nie przeszkadzała. Na Mesjasza to oni już tak nie czekali, jak właśnie inne ugrupowanie żydowskie, no bo żyli tym, co mieli, a nie mieli się źle. I tak trochę jest, że bogactwo zamyka często człowieka na tą perspektywę nieba. Dopiero gdy przychodzi jakaś trudność, gdy pieniądze nie wystarczają, wtedy oczywiście rodzi się jakaś refleksja, czasami jakieś gorzkie rozczarowanie przychodzi. Ale saduceusze nie są w tym momencie, są właśnie w takim momencie, że są w stanie zaatakować tę wiarę w zmartwychwstanie. I Jezus odpowiada im, zwracając ich i naszą uwagę na dwie sprawy. Pierwsza sprawa to taka, że zmartwychwstanie jest sprawą wiary. Przekracza nasze rozumienie. Jest czymś zupełnie innym. To troszeczkę tak jak w fizyce, że fizyka Newtona jest czymś zupełnie innym od tej kwantowej. Nie wszystko tak samo działa. Tutaj mamy coś jeszcze większego, jeszcze większe różnice. Porządek stworzony, który znamy, i ten porządek nadprzyrodzony Boży. Zmartwychwstanie więc jest wynikiem wszechmocy Bożej, Jego obietnicą, tego, że On nie jest jednym ze stworzeń, nie jest kimś, kto działa w obrębie tego systemu tylko i wyłącznie, który znamy, ale jest kimś, kto ten system stworzył. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli programiście, że ma wejść w swój program i tylko się poruszać w obrębie tego programu. Jako ludzie jesteśmy zupełnie inni od programów komputerowych, choć potrafimy je stworzyć. Zmartwychwstanie jest więc zupełnie innym porządkiem i absurdalne jest przenoszenie tych naszych praw do tego świata po śmierci. A druga rzecz, którą Jezus pokazuje, to odwołanie do Starego Testamentu. I co ciekawe, nie powołuje się na Księgę Machabejską, którą dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Ta księga, ona wiele o zmartwychwstaniu mówi. Saduceusze jej nie uznawali. Przynajmniej większość saduceuszów jej nie uznawała. Więc Jezus odwołuje się do sceny, którą dobrze znają. My też, myślę, ją dobrze znamy. Krzew gorejący, Bóg objawia się Mojżeszowi i to przedstawienie się Boga, bo tak można nazwać. Bóg mówi Mojżeszowi, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Jezus podsumowuje, Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. I to bardzo pocieszające. Pomyślmy o tych wszystkich, którzy dla nas już nie żyją. Oni dla Boga żyją. I Bóg, ponieważ bardzo nas kocha, a jest wszechmocną miłością, nikogo nie traci. Bo dla Niego wszyscy istniejemy. Obojętnie od miejsca, czasu, tego, czy jesteśmy jeszcze tutaj, czy już tam po śmierci. A druga rzecz w tych słowach, która jakoś tak dzisiaj za mną chodzi, to to, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. My jako dzieci Boże, jako Jego uczniowie mamy właśnie żyć pełnią życia. Mamy starać się przemieniać ten świat tu i teraz tak, jak najlepiej potrafimy. Bo nie powinniśmy być takimi żywymi trupami, które tylko się snują po tej ziemi i czekają gdzieś tam na to, co będzie potem. Bo Bóg jest Bogiem żywych, żyjących, ludzi, którzy z tą nadzieją w sercu, nadzieją na niebo, zmieniają to, co tutaj i teraz. Obyśmy takimi ludźmi byli i oby te słowa były dla nas źródłem nadziei, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Amen.